Halsz, witajcie, tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z gry Enter the Gungeon. Do gry wskakujemy, no i nie wiem, kim sobie dzisiaj zagrajmy. Może łowczynią, dawno nie graliśmy. Z tego co kojarzę, łowczynią graliśmy nasz pierwszy odcinek z Enter the Gungeon. Sprawdźmy, ile jeszcze blobulonów mamy do zabicia. 23 blobulony, no dosyć sporo. Nadal nie wiem, co ci NPC ci robią, ci dwaj po prawej. Ten ciągle nie ma nastroju. Temu mogę, no właśnie, zrzucić hełm po raz kolejny. Znowu, serio? Nie, możliwe, że muszę. Naprawdę chcę teraz z tą porozmawiać kiedy indziej. Widzicie. Czyli dobrze, że mu zrzuciłem ten hełm po raz kolejny. Teraz może będzie chciał z nami pogadać. Chciała, nie wiem nawet co to jest. Ktoś mi powiedział, że już od naprawdę wielu odcinków ktoś mi pisze, że w tym samouczku mamy do odblokowania jakieś coś tam. Coś tu mogę zdobyć za pomocą ślepaka. Okej, nie wiem jak dokładnie, także nie będę na to tracił czasu. Możliwe, że to odblokuję poza odcinkiem. Ktoś mi powiedział, że możemy Secret Room otworzyć w samouczku i dzięki temu odblokować jakiś nowy pancerz, jakąś tam zbroję, coś w tym stylu. Co ja mamy do kupienia? Krew potwora, przepychacz, membrana. Membrana brzmi ciekawie, jest najdroższa. Ale najpierw odblokujmy sobie coś tutaj. Pudło, nic ciekawego, grube naboje jak najbardziej. No to pudło czy skrzynka pocztowa? Ktoś mi pisał, że skrzynka pocztowa jest dobrym przedmiotem na pierwsze piętra, pod ostatnim chyba odcinkiem. Skakujemy do lochu. Wam przypominam, jak lubicie serię z Enter the Gungeon, albo chcielibyście mnie po prostu wesprzeć, to możecie zostawić łapkę w górę. Jak się grało łowczynią? Widzę, że jej broń podstawowa jest mega podstawowa. Czy ona atakuje szybciej? Jak klikam? Wydaje mi się, że troszkę tak. Ciekawe, bo inne postacie nie mają broni, które atakują szybciej, gdy się klika. Może, że tylko mi się wydaje i wcale ona szybciej nie atakuje. Ale wydaje mi się i się z tym czuję dobrze. Jak na razie mega podstawowi przeciwnicy, oczywiście pierwsze piętro, nie ma co się martwić. Ktoś mi mówił, że ominąłem w ciemnicy ostatnio jakiś sekret. A, Secret Room, teraz mi się przypomniało, że chodziło po prostu o Secret Room. Sam się zastanawiałem, czy nie ominąłem, wiecie, jakiś... O nie, rozwaliście mi beczkę. Czy nie chodziło komuś o jakiś trudny do zdobycia artefakt, czy coś w tym stylu, ale chyba chodziło tylko i wyłącznie o Secret Room. Mega żałuję, że ta beczka się rozbiła, że ten pokój z tym ogniem akurat tak wielki się trafił i taką masę przeciwników musieliśmy tutaj pokonać. Ciekawe, jakie w ogóle skrzyneczki na dzisiejszym podejściu dostaniemy. W ostatnim były dosyć słabe, to muszę przyznać. Żadnej czerwonej skrzynki nie dostaliśmy. Chyba z jedną albo maksymalnie dwie zielone. No dosyć słabo. Na pierwszym piętrze dostać dwie brązowe skrzynki. Gdybym grał sam, to chyba bym resetował podejście. Wiem, że nadal i tak nawet fajne rzeczy możemy dostać tych brązowych skrzynek, ale nie oszukujmy się. Zazwyczaj nic ciekawego niestety z nich nie leci. Jak uszy nie będę używał, dopóki nie dostaniemy jakiegoś jakiejś lepszej givery. Poza tym, jak ja mówiłem, te pierwsze piętra są bardzo proste. Jest gdzie się na nich chować. Przeciwnicy nie są trudni, także nie ma co marnować amunicji na kuszy. Na czasie jakoś specjalnie nam nie zależy. Ja zawsze lubię minmaxować. Tu nie możemy wejść, niestety. Prawdopodobnie musimy po prostu to obejść i z innej strony będziemy mieć wejście do naszego sklepu. Na pewno sobie kupimy jakiś kluczyk, jeżeli takowy będzie. Ja mam nadzieję, że nasz piesek w tym podejściu się spisze i da nam masę kluczyków. Ja z tymi kluczykami mam zawsze problem. Dlatego tak bardzo lubię grać pilotem. Pilot to zdecydowanie moja ulubiona postać w Enter the Gungeon. Te jego wytrychy są super. Mamy dwa kluczyki do kupienia i zupełnie nic więcej, także mam nadzieję, że jeszcze dostaniemy ile tam? 9 i 5, 14, nie wiem, łusek?
Właśnie nigdy na to nie wiem jak mówić. Zawsze mówię na to coiny jak w Isaacu. Uważam, że jest to właśnie niczym coin. Pierwszy raz czarna skrzynka chyba. Nigdy nie miałem czarnej skrzynki. Co to jest? Givera AU. Potrzebny montaż. 22 naboje. I co to? To tyle? Ale... Co? Ale gówno! Ale gówno, co? Powinniśmy dostać coś fajnego, a ta broń jest chyba jedną z gorszych. Nie wiem, nawet ma 22 naboje. Strzela jak kupa. Wątpię, żeby zadawała jakieś dobre obrażenia. No nie wiem, zobaczymy na walce z bossem, wytestujemy ją. Tutaj mamy... No dwa kluczyki by nam były potrzebne. Tyle kluczy nie mamy. Ale jakbym miał te klucze, może bym się skusił. Skrzynka zielona jest skrzynką dobrą. Skrzynki zielonej nieraz dostaliśmy naprawdę fajną broń. Także kto wie. Ale potrzebowałbym mieć naprawdę dużo kluczy. Najpierw oczywiście jeszcze idziemy naszego kolejnego treasure roomu. Byliśmy dopiero w jednym. Ale mega się zawiodłem na tej czarnej skrzynce. Czarna skrzynka jest skrzynką w grze, no prawie najlepszą. Z tego co czytałem, najgorsza skrzynka jest brązowa, potem niebieska. Amunicja, uzupełnijmy sobie dwa pociski, jej. Najgorsza jest skrzynka brązowa, potem niebieska. Taka jak tu. Która może być mimikiem. Nie sprawdziłem, czy to nie jest mimik. Plecak odrzutowy do latania. Ale czy wy to widzieliście? Ja mu raz wysrałem z tej givery AU i on się złożył. Możliwe, że tak działa. Możliwe, że ona ma 22 naboje. Wygląda jak niby nigdy nic. A zadaje dużo obrażenia? No nie wiem. Kontynuując. Brązowa, niebieska, zielona, czerwona, czarna oraz na samym końcu skrzynka tęczowa. Która jest podobno tak rzadka jak... No w życiu się na mnie trafi raczej. Walczyliśmy ostatnio ze starym królem, teraz walczymy po prostu z królem nabojów. Nie wiem, czy z nim walczyłem kiedyś na odcinku. Wydaje mi się, że... taka średnia ta broń. Wydaje mi się, że walczyłem z nim kiedyś, gdy grałem sobie z czarnym w Enter the Gungeon. Ale nie przypominam sobie, abyśmy grali... Abyśmy walczyli z królem nabojów na odcinku. No powiem tyle. Givera nie jest tragiczna. Ale nie jest to... kompletnie nic specjalnego. Zadaje po prostu duże obrażenia jednym strzałem. Ale zdecydowanie więcej giver zadaje więcej obrażeń na sekundę. Strzelam po prostu częściej gorszymi strzałami. No i znowu widzę, że jakaś broń słaba. Strzel bolet. Przeładuj, by doprowadzić do trans... nie wiem, do zmiany. A, w strzelbę. Nawet ciekawa broń. Będziemy z niej korzystać w zwykłych pokojach. No jak na razie te przedmioty nie są zbyt genialne. Kupmy sobie kluczyk. Na tym piętrze te kluczyki są jeszcze tanie. No i jestem średnio zadowolony z tych naszych skrzynek, naprawdę. Mega mnie interesuje nasz przedmiot aktywny. Aż przeczytajmy co on robi, chociaż tak się można domyśleć. Pozwala latać, ale uniemożliwia wykonanie uniku z przewrotem. Tylko samobójca rezygnuje z tego manewru. Całe szczęście, że... Plecak można łatwo włączyć lub... Można go włączać i wyłącza? O kurde! To jest świetne! To jest świetne! Mam nadzieję, że nam się naprawdę dobre rzeczy trafią na tym podejściu. Bo plecak odrzutowy pozwala nam zgarnąć... rzeczy z pokoi, z których ja normalnie nie mogłem ich zgarnąć. Wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi... o piętro numer chyba 3 i 4, jeśli dobrze kojarzę. Na tych piętrach często się pojawia taki wielki, wielki pokój, przez który no nie możemy przejść, jeśli nie wiemy jak. Ja nie wiem jak przez niego przechodzić.
Dlatego przydałoby mi się właśnie to latanie. To latanie pozwoliłoby nam bez jakiegokolwiek problemu zgarnąć wszystkie rzeczy. Po prostu przelecimy sobie na drugą część mapy i daną rzecz zgarniemy. Sam nie pamiętam nawet, co tam było do zgarnięcia. Jakiś proch, coś w tym stylu. Boże święty, ale ja otrzymuję obrażeń. Masakrycznie mi idzie. No, strzałów wywala całkiem sporo, natomiast obrażenia ma chyba całkiem słabe ten pistolet. W magazynku też dużo pocisków nie ma, także często go trzeba ładować, a się ładuje dosyć długi czas. Ma tyle samo amunicji jako pistolet, jak i strzelba. To jest dosyć dziwne. Zdecydowanie jak dla mnie lepszy jest jako pistolet, gdyby nie to, że właśnie ma znacznie mniejszy magazynek. Serduszko sobie uzupełniamy. Piesek nam dał całe serduszko, no, trochę nieprzydatne nam. Blobulon, blobulony nas bardzo interesują. Na blobulony mamy misję, która sam nie wiem, co nam da, jeśli ją wykonamy. Ale jak mamy misję, to oczywiście chcemy ją wykonać. Kurde, no tak się nadal zastanawiam, o co chodzi dokładnie z tym przedmiotem. Nie zadaje to obrażeń małych, ale no 22 pociski. Jeden strzał w magazynku. Możliwe, że wiecie, jest to część innej broni. Tam było właśnie napisane coś w tym stylu, że potrzeba składania, czy coś w tym stylu. Nie dokładnie kojarzę, o co chodzi. O, strzały z tej broni się odbijają. Okej, nie jako strzelba, ale jako zwykły pistolet strzały się odbijają. Czemu ja dostaję tak dużą ilość obrażeń na tak prostych przeciwnikach, to ja nie wiem. Brakuje mi chyba jakiejś dobrej broni. Ta zmiana mnie trochę rozprasza. Wiecie co, zostawmy sobie tą broń na walkę z bossem. Używajmy na razie kuszy. Zaraz się jeszcze wrócimy po nasze serduszko. O, a z tymi przeciwnikami to ja chcę walczyć za pomocą naszej zwykłej givery. Na pewno nie chcę marnować amunicji w kuszy na coś takiego. A wiecie co, od razu się wróćmy może po to zdrowie. Wolę nie ryzykować tego zdrowia, naprawdę dużo straciliśmy. Trochę słabo to wyszło. Co przenieśliśmy na ten posąg? Przenieśliśmy to chyba tylko pierwszą spłonkę, nic więcej nie udało mi się przenieść. Nawet nie ogarniam, o co chodzi z tą tarczą, bo pamiętam, że ostatnio tą tarczę wzięliśmy. Przeszliśmy na kolejne piętro, ale nic nowego nie odblokowaliśmy. No ja jeszcze tak dobrze tej gry nie czaję. No dobra, ta kusza nie jest taka zła, jak mi się wydawało. Przeciwników podstawowych zabija na strzała, to jest ważne. Na pierwsze pokoje naprawdę spoko broń. Jezu, ja gram tragicznie dzisiaj. Muszę to przyznać. Nie idzie mi najlepiej. Masakra, musimy dostać coś dobrego. Chociażby amunicja by się przydała. Mamy niby tą broń z czarnej skrzynki, ona zadaje naprawdę dużo obrażenia. Ale nawet nie mam w niej już amunicji. Boże święty, dwa serduszka mam już tylko naprawdę. Idzie mega średnio. Ale głównie przez to, że ja bardzo po prostu słabo gram w dzisiejszym podejściu. Ale dziwny pokój, przecież się można tak załatwić. O właśnie, o to mi chodziło. Jakoś nie otrzymaliśmy obrażeń. Bardzo fajnie. Jest amunicja, bardzo się z amunicji cieszę. Oczywiście uzupełnimy sobie, no w tym naszym dziwnym dziale, nie wiem, givera, au. O co tu chodzi? No, miałem nadzieję na coś lepszego. Zielona skrzynka, mega się cieszę. No nie, no już nie. Się cieszyłem przez moment, że nie otworzyliśmy skrzynki niebieskiej, tylko teraz dopiero otworzyliśmy skrzynkę zieloną. Skrzynka zielona powinna być niby lepsza od tej niebieskiej, natomiast nie lubię tego przedmiotu. Sprawia, że chyba czas slowuje, gdy otrzymamy obrażenia, nie jest to nic specjalnego. Kupujemy kluczyk, wracamy do naszego poprzedniego treasure roomu, tam sprawdzamy, co jest w tej niebieskiej skrzynce, którą ominęliśmy.
Gdy mam włączony plecak, chyba poruszam się szybciej, tak mi się wydaje. Zdecydowanie się szybciej poruszam. Będziemy używać plecaka, aby przechodzić między pokojami. Tej broni jeszcze nie widziałem. Syrena, strzelba morska. No ciekawa broń. Taka... Wydaje mi się, że fajna na właśnie zwykłe pokoje, na czyszczenie takich zwykłych przeciwników. No i nawet takiej używajmy na razie, czemu nie? Oczywiście w zwykłych pokojach nie będę używał plecaka odrzutowego. Im częściej strzelamy, tym ona szybciej strzela. Jak często klikamy po prostu, o to mi chodzi. Nie będę plecaka odrzutowego tu używał, nie ma co. Serducho nam dał, nawet się przyda. Zdrowia mamy mało, tak jak już mówiłem. Zdecydowanie bardziej wolę mieć możliwość robienia przewrotu, niż posiadać umiejętność latania. Bardzo rzadko jest to przydatne w zwykłych pokojach po prostu. No dużych obrażeń ta syrena nie zadaje, ale jest szybko strzelna. Przynajmniej to. Lecimy dalej. Jaki niefajny boss trafić się na tym piętrze może. Nie wiem, chyba Beholder. Czy coś takiego. Stevie taki, tylko że czerwony. Zawsze na niego Beholder mówię. Nie wiem, jak on się nigdy nazywa. To jest chyba najgorszy dla mnie boss na drugim piętrze. Bardzo z nim nie umiem walczyć, nie lubię z nim walczyć, trudny jest dla mnie. Jest spoko, gdy mamy broń w stylu lasera, która atakuje non-stop, bo możemy bardzo łatwo jego rakiety wtedy rozwalać. Ja takiej broni nie posiadam, także możemy mieć z tym problem. Siema, wszystkie towary sprzedaję po niższej cenie. Strzelba pełna miłości. 54, a czemu jest znak zapytania? Zapraszam ponownie. Szkoda. Okej, nie mam kasy, ale nie rozumiem, o co chodzi z tym znakiem zapytania. Możliwe, że nie potrzebujemy maksymalnej liczby kasy. Teraz coś nagle... Nie wiem. Z tego ogień jakiś, kurde, leci czarny. Coś w tym stylu, nie wiem. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale wydaje mi się, że może to być NPC, który sprzedaje przedmioty, powiecie, tak, daje cenę przypuszczalną. Od nas zależy, jak dużo kasy damy. Jeśli damy za mało, to ona blokuje te przedmioty? Coś w tym stylu, nie wiem naprawdę, jak to może działać. No i oczywiście musiałem wykrakać. Walczymy z Kaburatorem. Może nauczę się tej nazwy. Nie lubię walczyć z Kaburatorem. Jest to boss niefajny, na którego ta nasza broń, ta strzelba au czy coś takiego, jest bardzo słaba. Głównie z uwagi właśnie na te rakiety. Dzięki Bogu tą strzelbę mamy. Syrena jest dosyć spoko właśnie bronią na radzenie sobie z tymi rakietami. Z tego się bardzo cieszę. A to działo au, givera, au, nie wiem, jak to się nazywa. Możemy używać właśnie gdy ten Beholder zaczyna swój atak rakietowy. No już go rozwaliliśmy. Naprawdę szybko poszło. Możliwe, że Sereta Givera nie zadaje takich małych obrażeń. Ty zadajesz mi obrażenia. Ty lamusie. No. Ale bronie to lecą tak słabe. O masakra. Tragiczne są te bronie. Jestem niezadowolony. No lecimy dalej. Nawet nie wiem, czego używać. Wszystko jest słabe. Naprawdę nie mamy jednej dobrej givery. Ta syrena i ta broń au, coś takiego, to jest chyba najlepsze, co na razie posiadamy. A to nie znaczy o tym podejściu nic dobrego. W zwykłych pokojach używajmy kuszy oraz magnuma. Niech będzie magnum. Magnum jest mega szybko strzelny, z tego co pamiętam. Natomiast kusza, no nawet jest spoko właśnie do radzenia sobie z takimi podstawowymi przeciwnikami. To nie jest nic specjalnego. O, duchy się nie mogą zatruć. No, dosyć normalne. Nie wiem, czemu mnie to zdziwiło, ale nigdy o tym nie wiedziałem. Ach, chciałem wysadzić go. Mi nie wyszło. Znowu mi nie wyszło. Boże święty. Lecimy dalej. Możemy sobie latać nad tym. Bardzo fajna sprawa. Jak mi się podoba ten plecak odrzutowy. Super.
Byłem pewny, że tu nam zablokuje ta ściana, serio. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Nie wiem dokładnie co, ale coś chciałem powiedzieć. Jezus Maria. Jak ja gram? Nie mam żadnego klucza na to piętro. Mega słabo, bo nie będziemy sobie mogli otworzyć żadnego treasure roomu. Mam nadzieję, że czym prędzej jakiś wyleci, albo nasz piesek da nam po prostu jakiś kluczyk. Amunicja. No i w czym uzupełniamy sobie amunicję? Givera au? Może tu? Ej, ja straciłem tylko połowę amunicji z tego. Naprawdę może zadawać sporo obrażenia. Strzelbolec, syrena. No chyba w tej giverze. Au! Na pewno nie będę uzupełniał amunicji w kuszy. No kusza jest słaba. Przynajmniej ptaszki zabija na raz. Ale serio, jak widzę, jak tak klikam non-stop, się wydaje, jakby ona strzelała szybciej. Jeszcze zanim się jakby przeładuje. Tu się zblokowałem ładnie. Prawie otrzymaliśmy obrażenia. Tu możemy sobie przelecieć, bardzo fajnie. No i na tym piętrze właśnie interesuje mnie ten wielki pokój, w którym będziemy sobie mogli... Jezu, co to jest? W którym będziemy sobie mogli przelecieć i zgarnąć to, co nas tak bardzo interesuje. Czyli sam dokładnie nie wiem co. Proch strzelnicy, coś w tym stylu. Nie lubię tego przeciwnika i to bardzo. Jest dosyć trudny, ale daliśmy sobie radę. A to jest jeszcze większe gówno. Nie mam już amunicji w kuszy, niestety. Ale kusza serio, jedna z gorszych broni, jakie posiadamy, także nic strasznego. Co możemy oprócz tego używać? Niech będzie strzelbolet, magnum i strzelbolet. Wszystkie broni są tak słabe, naprawdę. Tu nie ma nic, okej. O ten pokój mi chodziło. Magiczny proch strzelniczy. Fajnie. Jest to przedmiot aktywny. I go wysadziłem? Nie, nie wysadziłem go. O kurde, jak ja wrócę z nim? Może tak to spróbuję zrobić? Sprawdzę, jak to działa. No naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No nie, to ja sobie nie dam z tym rady. Tego jestem pewny. Tu musimy umieć przeskoczyć między wózkami. Ja tego robić nie umiem. Jest to dla mnie zdecydowanie zbyt trudne. Ale prawdopodobnie musimy to zrobić w ten sposób. Tu wylądujemy. Weźmiemy to coś. I wrócimy. I teraz co? Gdzie mnie to przeniesie? Czy na środek, czy na lewą stronę? Jak na środek, na dół, to spoko. O! Możemy przeskoczyć, super. Czyli tutaj muszę zrobić to samo, tylko musimy się tu zatrzymać. No tutaj duży jest ten skok. Super, daliśmy radę. I tu ostatnia. Ostatni wózek, chyba ostatni. No tak naprawdę mogę zeskoczyć już w tę mańkę. Super, daliśmy radę. I nawet wiem teraz, jak to robić. Czyli już nie potrzebuję latania, aby ten proch strzelniczy zgarnąć. A co ten proch strzelniczy w ogóle robi? Składnik naboju. Przed upadkiem wielkiego pocisku pierwszy władca lochu Giver używał tego prochu w swych eksperymentach. Nawojaki ciągle go wydobywają, oczekując na powrót swojego pana. On sam chyba z siebie nie robi zupełnie nic. Natomiast jest to część tego naboju, która jest nam potrzebna, aby nabój stworzyć i aby wymazać swoją przeszłość, coś w tym stylu. No nie wiem sam, jak to dokładnie działa. Wiem jedynie, że musimy przejść aż do kuźni z tym przedmiotem aktywnym, abyśmy mogli go tak naprawdę zatrzymać i aby pojawił on się nam w wyłomie przy tym posągu obok spłonki.
prostrzelniczy z płonka i masa właśnie jeszcze innych rzeczy. To coś z rozwalenia czaszki, giwergony. Nie, nie giwergony, to się nazywa giwerna. Giwergona z gorgoną, meduzem na trzecim chyba piętrze właśnie. W ogóle mega dzięki też dla któregoś z widzów, który napisał mi, że wzięcie broni, która jest no pół strzelbą, pół bronią kontaktową, daje mi klątwę. Nie miałem zielonego pojęcia, że tak działa. Bo zupełnie nie miałem amunicję w kuszy. Niech będzie. Chociaż nie. W strzelbolecie. Naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, że tak działa. Niby to broń, ale trochę broń kontaktowa, więc ci giwerownicy uważają to za herezję i z tego powodu dostałem klątwę. I niektórzy przeciwnicy byli przeklęci, zadawali dwukrotną ilość obrażeń. Mieli chyba więcej zdrowia. Naprawdę, nie miałem zielonego pojęcia. Nie brałbym nawet wtedy takiej broni. Serio, akurat ten strzał obok nas musiał podlecieć, ale słabo. Mega nie lubię tego dużego grzyba. Ale wydaje mi się, że strzały z dużego grzyba lecą w naszą stronę tylko wtedy, gdy grzyb jeszcze żyje, bo teraz go zabiliśmy. I te strzały już się tylko i wyłącznie unoszą. Dobrze wiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Trochę mi brakuje tego plecaka odrzutowego. Kurczę, no. Nie będę teraz wiedział za bardzo, jak zgarnąć na następnym piętrze cokolwiek. Mamy dwie zielone skrzynki. Fajnie, zielone skrzynki są dobre, tylko że nie mamy kluczy. Prawdopodobnie będziemy niestety te klucze musieli kupić w naszym sklepie. Mam nadzieję, że wejście do sklepu nie będzie nas kosztowało kolejnego klucza. Raz zdarzyło mi się otrzymanie na drugim piętrze sklepu, do którego potrzebowałem już klucza. To mnie mega zdziwiło, bo normalnie wiecie, klucza nie potrzebujemy na drugim już piętrze, aby wejść, no super, do sklepu. Także mega słaba sprawa. Oby teraz tak się nie zrobiło, bo nie mamy żadnego klucza i nawet do sklepu sobie nie wejdziemy. A omijać dwie zielone skrzynki, no trochę słabo. Pancerz, pancerz się oczywiście przyda. Ale ty, piesiaku, mógłbyś robić coś więcej. Na razie nic ciekawego niestety mi nie dał. Na pierwszym piętrze zdrowie, które było średnio przydatne. Ale beznadziejny pokój. Połączenie moich najgorszych przeciwników chyba. A jeszcze to działko jeżdżące, to jest najgorsze zdecydowanie. Czy ja wysadziłem to działko właśnie? Normalnie ono chyba nie powinno zniknąć, bo przeciwnicy prawda się dopiero pojawiali, ale no pokój jeszcze wyczyszczony nie był. Czy możliwe, że ono wybuchło dzięki rozwaleniu. Ojej, ale ty jesteś daleko. Możliwe, że ono wybuchło dzięki rozwaleniu tej maszyny. Amunicję. W czym amunicję uzupełnimy? No, giwera AU zostaje na bossów. To jest zdecydowanie. Syrena czy strzelbolet? Wydaje mi się, że syrena. A w strzelbolecie wykorzystamy amunicję do końca. Na zmianę z magnumem. Mam nadzieję, że trafi nam się czym prędzej pożeracz. Mamy masę słabych broni w pożeraczu, bym je zostawił. Kuszę bym zostawił w pożeraczu. Prawdopodobnie magnuma. Naprawdę, jeżeli chodzi o bronię, no to ta broń AU coś w tym stylu zadaje dużo obrażenia i tyle. Nic poza tym dobrego jakoś specjalnie nie otrzymaliśmy. Jakbyśmy otrzymali jakąś heksa broń, coś właśnie w stylu takiej broni. Heksa broń trafiła nam się, gdy udało nam się pokonać tego pseudo końcowego bossa. A co tu mamy? Kluczyk. Kluczyk na pewno kupuję. Mikstura ołowianej skóry. Pierścień ochrony przed ogniem. No, zgaduję, co on robi. Kupimy klucz. Na to potrzebuję 49 coinów. Postaram się na to pozbierać trochę kasy. Mikstura ołowianej skóry. Ciekawe, jak to może działać. No i dobra. Otwieramy naszą pierwszą skrzynkę. Sprawdzimy, czy nie jest to mimik.
O, tu było blisko. Kompletnie zapomniałem, że nie latamy, nie wiem czemu, ale ciągle myślę, że mamy ten plecaczek. Co to jest? Pierwszy raz to widzę. Rozluźniacz, wyluzuj. O Jezu, to wygląda jak jakieś na przeczyszczenie. Znacznie zwiększa celność. Środek rozluźniający zażywany przez snajperów, zwłaszcza przy niskich temperaturach, nie likwiduje całkowicie dygotania rąk, ale jest skuteczniejszy niż wstrzymywanie oddechu. No nie wiem, czy nam jest jakoś specjalnie przydatne coś, co nam zwiększa celność. Nigdy jak coś z celnością naszych broni problemów nie mieliśmy. Nie mamy broni, które mają duży rozrzut. Także przedmiot okej, na plus, ale nic specjalnego. Zdecydowanie bardziej wolałbym jakąś fajną giwerkę zgarnąć. O, tu jest nieprzyjemnie. Ale spójrzcie na to, jak shotgun bije. Shotgun nie ma w ogóle rozrzutu teraz. To nie wiedziałem, że tak działa. Akurat z tym podoba mi się bardzo. No naprawdę, z tym, że eliminuje praktycznie rozrzut shotguna. Myślałem, że no wiecie, shotgun zostaje tak jak był. Bo tak działa shotgun. O kurde, tu jest jakiś fajny pokój, do którego nie wejdziemy niestety. A tu nawet sprawia, że shotgun wszystkie strzały wywala obok siebie. No dobra, bierzemy oczywiście giwerę AU. Bierzemy syrenę. No i lecimy na walkę z bossem. Sam nie wiem, co tu się może trafić trudnego. Czołg, no nasz ulubiony czołg. No zobaczymy, jak to pójdzie. Giga czołg. Czołg ostateczny. Ile mu zadajemy obrażeń za pomocą tego? Dużo. Trzeba przyznać. Obrażeń zadajemy dużo. Ale czy to wystarczająco? Nie wiem. Pół zdrowia już mu zbiliśmy. Boże święte, jakie to ma obrażenia. No muszę przyznać, im dłużej korzystam z tej giwery AU, tym jestem z niej bardziej zadowolony. Ale nadal nie uważam, aby to była broń warta czarnej skrzynki. Trzecie piętro z rzędu, na którym dostajemy HP up, mega fajnie. Mega się z tego cieszę. Dużo was też pisało, że chyba nie możemy dostać HP upa na piętrach specjalnych. I kurde, nie mam kasy, aby kupić sobie cokolwiek, ale słabo. No dobra, mówi się trudno. Chociaż może jeszcze Secret Roomy sprawdzimy, czy nie są gdzieś pokół. Co to jest za broń? Ładowanie? Coś w tym stylu? Ładuje, okej. Okay. Spoko. Podoba mi się. Taka bardzo mocna giwera. Dużo obrażenia po prostu zadaje. Jednym strzałem. Weźmy naszą broń podstawową. Co to jest broń podstawowa? To chyba. Rozwalmy wszystkie skrzynki. Sprawdźmy. Czy tu nie ma czasem Secret Roomu? Nie wydaje się, jakby tutaj Secret Room był. Ale tu mamy dużo do przejścia. No, mówi się trudno. Podejście nie jest najlepsze, także przejdźmy. W ogóle mam kluczyk, no tak, dostałem kluczyk. I teraz się zastanawiam, gdzie chciałbym pójść. Raczej nie do tego pokoju specjalnego. W tym pokoju specjalnym jedyne, co mi się trafiało, gdy grałem z czarnym, pojawiały się jakieś dwie laseczki, które chciały nas uleczyć. I kosztowało to... nic, nie, to nic nie kosztowało. Musiałem po prostu wejść, nas leczyły na maksa. Natomiast w naszym przypadku, mega ręka. Mogę klikać albo ładować. Ło, podoba mi się to. Będziemy ładować i zwykłych przeciwników tym zabijać. Jeden, co mi się trafiało właśnie w tym pokoju z takim uśmieszkiem, to dwie jakieś panie, które chciały nas leczyć i wyleczały nas na maksa, nasze czerwone serduszka. Oczywiście, no, płacić jeden klucz za jedno czerwone serduszko całe, jakoś mi się nie widzi. Wiem, że tam coś możemy też innego dostać, ale tak jak ja mówiłem, mi praktycznie zawsze trafiały się tylko... O, to jest przeciwnik, którego chcę mieć giwerę, au! Chcę do końca wywalić amunicję w giwerze, au! I potem po prostu ją uzupełnić. Ej, podoba mi się to broń. I to bardzo. Naprawdę, bardzo, bardzo. Mi się nie podoba, że tu jest gdzieś... Szaman, czemu ja się tu zablokowałem? Dosyć niefajny przeciwnik tutaj pośrodku. Ej, serio, ta piącha jest tak genialna. Ona ma dużo amunicji.
My nie musimy z niej strzelać często. Ja ją ładuję niczym proce. Ale wszystkich przeciwników tych słabych zabijamy na jednego strzała. To jest świetne. To jest oszczędność amunicji po prostu. No mówię, to naprawdę dużo czasu zajmuje. Bo musimy tych... O, super, bo musimy ten strzał naładować. Ale gdy strzał już jest naładowany, to kurde bela. Wszystko pada na strzała, bardzo mi się ta broń podoba. I to jest cały pokój? Nie. Ojej, jeszcze tu jest, są. Kompletnie ich nie zauważyłem. Boże, ile ich jest? Już wszystko? Tak, wszystko. Amunicja, oczywiście na giverze, a o sobie uzupełniamy amunicję. A co na tych piętrach będziemy używać? Strzelbolet, nie ma amunicji już praktycznie. Mega ręka oraz co? Syrena. Mega ręka w połączeniu z syreną. Ten ładowaniec czy jakoś tak zostawię sobie na walki z bossami w połączeniu z giverą AU. A tu nic specjalnego. Nekromanta. Nekromanty nie lubię, ale uda nam się go szybko zabić. Mega niefajny mag. Niebiescy magowie są naprawdę trudni. Musimy poczekać, aż on sobie... O, właśnie. Przestanie strzelać na momencik. Naprawdę, mega mi się ta ręka podoba. Jeśli teraz poniżej 100 amunicji stracimy, powyżej 100 amunicji stracimy, poniżej 100 amunicji nam zostanie na tej ręce, będzie to pierwsza broń do uzupełniania tej amunicji. Zdecydowanie. Co ty robisz? Pierwszy raz widzę tego maga. Okej, jakiegoś duszka przywał, który strzela. Co to jest w ogóle? Jeszcze ktoś tutaj jest, tylko nie widzę kto. Czemu ty złapałeś moją broń? Mój strzał złapał i przeciwko mnie wykorzystuje. Ciekawie. Szamani, szamani, tu, znaczy nekromanta, nie szaman. Ja już sobie sam ich nazwałem. Wiem, że oni mają jakieś swoje nazwy pewnie i w ogóle, ale nie wiem. Nazwam ich tak, bo mi łatwiej. No tu w ładowańcu amunicji mamy full. Tu mamy full. W giverze AU mamy full. Kusza mi jest zupełnie niepotrzebna. Ja uzupełniam w mega ręce amunicję. I z mega ręką na zmianę oczywiście syrena. Naprawdę, wszystkie te inne broń są na tyle słabe, że mi się nawet nie opłaca tej amunicji uzupełniać. Mega ręka czy giga ręka, nigdy nie wiem jak to dokładnie się nazywa. Jest genialna na te zwykłe pokoje, no bo osób no tak już trochę średnio tam. Jak najbardziej liczy się nam DPS. Wow, czerwona skrzynka, super. Nie mamy kluczyka. Na bossach się liczy tylko i wyłącznie DPS. Na walce z zwykłymi przeciwnikami, jeśli mamy dużo amunicji i jeden potężny strzał, bardzo, ale bardzo mi się to podoba. No, amunicję, w czymś musimy uzupełnić. W strzelbolecie? W magnumie. Nie, w strzelbolecie. Wybierzmy najmniejsze zło. Syrena oczywiście w połączeniu z mega ręką. Okej, mega ręka to się nazywa. Mega ręka, giga ręka, sądzę, że nikt nie będzie robił problemu. Nawet te gluty rozwalamy na raz. No dobra, nie na raz, nie na raz. Ty żyjesz, myślałem, że umarłeś. Pół serduszka, bardzo nam się przyda. Zdrowia mamy naprawdę dużo. Opłacało się uważać na walce z bossami i nie otrzymywać obrażeń. No ja uwielbiam tą broń. To jest moja chyba ulubiona od teraz broń na walkę ze zwykłymi przeciwnikami, na czyszczenie po prostu pokoi. Przejdziemy sobie teraz... Jezus Maria, ile jeszcze pokoi mamy do odkrycia? Przejdźmy tutaj. Mega mi zależy na kluczyku. Czerwona skrzynka, naprawdę coś dobrego tam możemy trafić. Także jak najbardziej... Najbardziej teraz celuję w kluczyk w sklepie. Raczej nic tam nie będziemy kupować. Nawet bym się cieszył, jakbyśmy mieli dwa kluczyki w sklepie. Najgorzej będzie, jeżeli kluczyk będzie na... jeżeli sklep będzie na klucz. Dzięki Bogu nie jest. Natomiast jest to sprzedawca jakiś inny, który sprzedaje rzeczy na klucz. Plik banknotów. Za dwa kluczyki pewnie możemy kupić masę kasy. Ciekawa sprawa. Tak mi się wydaje, że tak działa. Kluczyk oczywiście kupujemy. No u ciebie, gościu, nic nie kupię. Czerwona skrzynka piechotą nie chodzi. Wątpię, abyśmy dostali jakąś lepszą. Także otwórzmy już
skrzynkę z automatu. Sprawdźmy może, czy nie ma tutaj gdzieś secret roomów. Sprawdźmy, czy nie jest to mimik. Nie jest to mimik. Secret roomów raczej nie ma. Co to jest? Amulet chaosu. Wszystko się może zdarzyć. Amulety podobno ulepszają ślepaki, tak mi pisaliście. Ślepaki mają szansę na zatrucie, zamrożenie i podpalenie wrogów. O właśnie, ten zaklęty amulet wykonany jest z najcenniejszego metalu świata, z ołowiu. Okej, czas zatarł imię twórcy tego cuda. Najcenniejszym metalem świata tutaj jest ołów. Fajnie wiedzieć. Nie jest to nic specjalnego, ja ślepaków jakoś specjalnie często nie używam. Zawsze je zostawiam na walki z bossami oczywiście. O Jezu, ale nieprzyjemny pokój. No ale jak najbardziej. Lepsze ślepaki, czemu nie? Jakoś tu nie otrzymaliśmy obrażeń. A pokój był naprawdę nieprzyjemny. Ale się udało. Teraz idziemy tutaj. Jeszcze mamy do odkrycia jeden treasure room. Nadal nie mamy na to kluczyka. Niestety psiak nie chciał nam dawać kluczyków. Daje nam na razie ciągle zdrowie. Nie jest to nic złego, ale no zdecydowanie bardziej zależy mi na kluczykach. No i nie wiem co zrobić w tym pokoju. Nie wydaje mi się jakby tutaj była jakaś droga. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia jak tutaj przejść. Jak ktoś wie, niech mi napisze. Potrzebowałbym na to plecaka odrzutowego, prawdopodobnie. Sam nie wykminię tego. A nie chcę tracić zdrowia, nie chcę tracić tego podejścia, bo mimo, że nie będziemy w stanie zgarnąć tego prochu, czy co tam jest, to będziemy w stanie i tak... no, my mamy teraz proch. Nie będziemy w stanie zgarnąć tego, co tam jest, ale będziemy w stanie przenieść chociaż proch. Ofiara, czujesz się jak ślepak. No dobra, używamy ślepaka, dostajemy skrzynkę, a w niej kolejna kupa jak, nie wiem... 38 Special dla ciekawskich. Taki mega zwykły pistolet. No na zmianę z mega ręką. No zdecydowanie mega ręka jest dla mnie lepsza. Nie ma co się w ogóle nad tym rozwodzić. Ciemno. Bardzo ciemno. Dużo słabych przeciwników, których zabijamy sobie na strzała. Jak mi się ta mega ręka podoba. Ja nie wyjdę z zachwytu nad tą bronią. No serio, jak nie chcemy marnować amunicji na mega ręce, mogę używać tego na takie bardzo słabe pokoje z małymi, słabymi przeciwnikami. Wow, ja tu spadam, okej, okay. A bo to jest platforma, a nie ściana, ja byłem pewny, że to jest ściana, która nas chce zgnieść. O kurde, nie, to ja muszę uważać tutaj. Dobra. Naprawdę, nie wyjdę z zachwytu nad tą bronią. To jest zbyt dobre. Idziemy dalej. Jeszcze nie byliśmy w kolejnym treżumie. Masakra, jaka jest mega długa droga do niego. Jo, prawie to rozwaliłem. Muszę uważać. No niestety, skrzynki nie otworzymy, bo nie mamy kluczyka. Chyba, że kluczyk trafi nam się w walce z bossem. Mega fajnie, jakby się takowy trafił. Chociaż nie wiem, czy chcę marnować kluczyk na skrzynkę niebieską. Z tej dostaliśmy co? Amulet, czyli z tej dostaniemy broń. Broń ze skrzynki niebieskiej średnio mi się widzi. Używajmy oczywiście Givera AU w połączeniu z ładowańcem. Czemu nie? Ładowańca nie używaliśmy. No i dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to... Jezu, jak ja nienawidzę tych bossów. Nigdy ich jeszcze nie pokonałem chyba. Nie przypominam sobie, abym te kolumny pokonał. Naprawdę nie potrafię z nimi dobrze walczyć. Będę prawdopodobnie bardzo mało mówił, bo będę się skupiał na walce z nimi. Są to bossowie naprawdę trudni. Nie znam ich wszystkich ataków, bo zazwyczaj umierałem bardzo wcześnie, walcząc z nimi. Niestety otrzymaliśmy obrażenia. Mega słabo. Nie otrzymamy już. Niestety. HP upa. Mówi się trudno. Ten strzał przebija na wylot. Z tego co widzę. Genialnie. Na takie kolumny jak najbardziej. Patrzcie jak one mają już mało zdrowia.
Jeszcze odbija się od ścian z tego, co widzę. Super sprawa. Kurde, no jeden raz trzymaliśmy obrażenia. Mogłem uniknąć go i użyć ślepaka. Ło, ostatnia kolumna jest przerąbana jakaś, widzę. O, masakra. Dajcie spokój. No dobra. Ta walka nie jest taka łatwa na końcówce. Zdecydowanie muszę zmienić broń. Muszę mieć coś, co szybciej strzela. Mega rękę weźmy. No nie strzela szybciej, ale weźmy. Ale zadaje dużo obrażeń. Padnij! No przyznam, jeden z najtrudniejszych bossów, z jakimi mi przyszło walczyć w Enter the Gungeon. Nie wiem dokładnie, jak unikać tej ostatniej fazy, gdy jest ta jedna z, ta jedna kolumna. Karabin laserowy. Przyjemny. I to jest całe piętro. Lecimy na następne. Niestety nie otrzymaliśmy kluczyka, szkoda. A co było do kupienia w sklepie? Jeszcze to sprawdźmy. Mamy trochę kasy na następny. Następny sklep możliwe, że będzie już niestety za kluczyk, dlatego kupmy sobie serduszko i lecimy na piętro kolejne. No i tak jak na tym piętrze mega ręka w połączeniu, a niech będzie pistolet laserowy, karabin laserowy. Naprawdę mega trudny boss. Nie wiem, przyszło mi chyba walczyć jeszcze z jakimś magiem, coś w tym stylu. Z nim jeszcze szło wyżyć. Z tymi kolumnami możliwe, że ja po prostu jestem na nich bardzo słaby, ale nie idzie mi dobrze z tymi kolumnami. Mega fajny pokój na takiego przeciwnika. Atakujemy, chowamy się. Mi się to bardzo podoba. Przeciwnicy tu zlatują nam na jedną stronę. Ciekawy pokój. Pierwszy raz coś takiego widzę. Młotek? Młotka nie lubię. Młotek nie wiem, jak dobrze unikać. Udaje mi się go często unikać, ale nie wiem, jak go dobrze unikać. To jest problem właśnie z tym młotkiem. Niefajne granaty. Granaty, nietoperze, nie granaty. No tak naprawdę, nietoperze, granaty. Co to jest za glucior? Pierwszy raz go widzę. Nie umiesz skakać, lamusie. To tyle dobrego. Uzupełniamy amunicję w giverze AU. W mega ręce nie mam wcale dużo amunicji, mi się to nie podoba. Poniżej połowy już schodzimy. Mam nadzieję, że niedługo trafimy kolejny plik z amunicją. A ten pokój jest mega nieprzyjemny. Ale już chyba większość tych podstawowych przeciwników mamy zabitych. Jedyne, co nam zostało, to zabić tego szkieletora wielgachnego. Z nim nie powinno być żadnych problemów już. Jest mega łatwy, gdy mamy taki kawałek właśnie ściany, za którym możemy się schować. Pokój duży, no dosyć trudny był. Taki pokój się najbardziej boję. Ojej, młotek w połączeniu z przeciwnikami zwykłymi. To jest coś niemiłego. Ta lawa nas jeszcze podpala, także muszę ogromnie uważać na to, aby tu nie otrzymać obrażeń. Młotek prawdopodobnie zostaje... Ojej. Ten pokój jest chory. Młotek prawdopodobnie zostaje, gdy spokój nadal wyjdziemy. Dlatego ja czym prędzej z tego pokoju chciałem wyjść i mieć już spokój. O, jest przerąbane tu. Nie jest miło, nie jest kolorowo, jak mówi klasyk. Nie mam na dodatek żadnych kluczy, także nawet jeśli trafi się fajna skrzynka, no nic nie będziemy w stanie zrobić. Pierwszy raz widzę te gluty. Pierwszy raz w ogóle tyle przeciwników widzę. Ostatnio byliśmy w kuźni i przecież daliśmy sobie jakoś radę bez większych problemów. To czemu nagle teraz tyle nowych przeciwników widzę? Super, amunicja na mega rękę, mega coś tam. Na pewno się przyda nasza najważniejsza, najważniejsza jak na razie broń. Givera AU, co prawda przydatna na walki z bossami,
tak zupełnie nieprzydatna na czyszczenie zwykłych pokoja. Poznam dobra broń na walkę z bossem, jak zwykłego pokoju nie wyczyścimy. Czy to jest przejście, to nie jest dziura? No nie wiem, tak dziwnie strasznie to wszystko wygląda. Skrzynka zielona. Czy tu jest secret room? Niestety nie. To jest mimik? Nie. No skrzynka zielona. Skrzynka zielona jest fajna. Z chęcią ją otworzył. Niestety, tak jak mówiłem, nie mamy klucza. Piesek, zrób coś. Daj nam piesek jeden kluczyk, będę mega zadowolony. To są pokoje, które mogę czyścić, serio. Tu się schowam za ścianką. Powalę z zasięgu. Przeciwników na cios zdejmuję. Czym tu się martwić? Serduszko jeszcze wyleci. Ej, serio, to był zarąbisty pokój. Takie mogę czyścić. I jest już ta laska, która weźmie od nas protonowy plecak. Ja go chcę mieć. Ale prawdopodobnie nie będziemy go mieć. Niestety, nie mam tyle kasy. Mam coś dla ciebie. Proszę, magiczny proch strzelniczy. Genialna sprawa, daliśmy już magiczny proch strzelniczy. Jesteśmy już dalej do odtworzenia tego naboju, czegoś tam specjalnego. Protonowy plecak kosztuje aż 100 coś coinów. No nie mamy tyle hajsu. Jest ulepszony ten gościu. Przerąbane. Ty się zaraz podpalisz. Chyba, że ciebie ten menel będzie leczył. No nie mamy tyle kasy, kurczę, tak chciałbym kupić protonowy plecak. Protonowy plecak z tych broni, które jak na razie miałem, jest chyba najlepszą bronią na walkę z bossem. Bardzo duże obrażenia, mega łatwy do celowania, duża ilość amunicji. Tak naprawdę w ogóle nim nie trzeba celować. Możemy się skupić tylko i wyłącznie na unikaniu pocisków, a protonowy plecak, serio, jest taką bronią, która nie potrzebuje kompletnie namierzania. W czym sobie uzupełnimy amunicję? No prawdopodobnie uzupełniamy amunicję w tym ładowniku. Jak to się nazywa? Gdzie to jest? Ładowiec. No niech będzie ładowiec. Właśnie, używajmy ładowca w połączeniu z mega ręką. No w takich pokojach jak ten. Ram pam pam. Ojej, to nawet nie zabija przeciwników tych podstawowych na strzała, serio? No, ale słaby jest ten ładowiec. Mega ręka zadaje większe obrażenia jak ładowiec. Nie spodziewałbym się, szczerze mówiąc. Tam amunicji mamy 50. W magazynku jeden pocisk. Tu amunicji mamy 200. W magazynku, no nie wiem, z 15 jak nic tych pocisków jest. A mimo wszystko zadaje większe obrażenia. I się ładuje nawet chyba szybciej. Tu już mamy walkę z naszym pseudo-końcowym bossem, tak jak ja to mówię. Bo jeszcze kolejnych pięter nie mamy odblokowanych. No, tu przyznam, ta ścianka jest dosyć mała. Może być delikatny problem, ale damy sobie radę. Obrażenia mega ręka robi bardzo dobre. Ci przeciwnicy są trochę niefajni, bo unikają. Ale damy sobie radę. Czy ja to mogę? Nie, to nie mogę rozwalić chyba. Otóż, a nie, dobra. Byłem pewny, że ta czaszka zaczęła strzelać. Okazało się, że tam duszek się po prostu przywał. Ale fardzo się cofnąłem. Ale fardzo się cofnąłem. Nie miałem zielonego pojęcia, że to jest ta ściana pułapka. Już nieraz sobie tutaj straciłem zdrowie. Czemu otrzymałem wrażenia, co mi uderzyło? Sam nie wiem. Kluczyk, kocham cię. Misiaczku, w końcu dał nam kluczyk. 101 coinów mamy. Ej, kupimy protonowy plecak, jak ja się jaram. Znajdźmy jeszcze jedną skrzynkę, znaczy jeszcze jeden treasure room. Na niego będę oszczędzał ten kluczyk. No bo kto wie, może w tym drugim treasure roomie trafi się skrzynka lepsza jak zielona. W tym podejściu trafiła nam się już jedna czerwona, jedna czarna. Mogę się wszystkiego spodziewać, serio. Uwielbiam cię mega ręko, jak to jest najlepszy przedmiot, który podnieśliśmy w tym podejściu. Jak ja bym miał bez tego przerąbane. Kolejna zielona. Czy jest to mimik? Nie, nie jest to mimik. Jest to słaba broń.
Karabin hegemonii. No sami widzicie, nic ciekawego niestety. Raz już to widziałem. Nie porwało mnie. No i to jest całe piętro. Jedyne co nam zostaje, to przejść tutaj. I nie będzie nas stać na ten chyba jednak protonowy plecak. 104, idealnie. No ja go muszę kupić. To jest całe piętro. Możemy kupić kluczyk i spróbować dostać coś fajnego w skrzynce. Ale w skrzynce naprawdę nie wiem, czy coś fajnego będzie. Wolę kupić protonowy plecak i mieć wyrąbane. On zadaje kosmiczne obrażenia. A najlepsze jest właśnie w nim to, że zupełnie nie musimy celować. I moja taktyka na walkę z Give... Jak ona się nazywa? Giverona? Coś w tym stylu. Będziemy walczyć za pomocą protonowego plecaka. Na drugą fazę przełączymy się na Givereau. Ale jak na razie, protonowy plecak w połączeniu z mega ręką. Gdy rozwalimy pierwszą fazę, jeśli uda nam się rozwalić oczywiście pierwszą fazę, przełączamy się na Givereau i w serduszko strzelamy z Givereau, aby jak najszybciej je zabić. Witam po raz kolejny. Wielka giwerna, giwerna, właśnie, ciągle zapominam jak to się nazywa. No i nawalamy. Trzy ślepaki mam, o tym muszę pamiętać. Wiem też już teraz, że jeśli ta giwerna przywoła po bokach takimi sztyletami jakby rzuci i przywoła pistolety, je trzeba zabić. No, zdrowia ma dużo. Nie ma co się oszukiwać. Kurczę, serio, nie udało mi się tego uniknąć, słabo. Tu bym otrzymał obrażenia, jestem tego w 100% pewny. Nie wiem czemu, ale niektóre strzały tak jakby się blokują. A, nie na naszych strzałach się one blokują, tylko blokują się na tym naszym przedmiocie. O mój Boże. Dobra, idzie jakoś. Blokują się na tym naszym przedmiocie, który slowuje czas, gdy otrzymamy obrażenia. No nie, no strasznie idzie teraz. Nie mamy już amunicji, serio? Nie podoba mi się to. Przełączamy się na to. Jak klikam, nic mi to nie daje, niestety. Także zostaje nam strzelać. No jest trudno, trzeba przyznać, jest bardzo trudno. Tego ataku nienawidzę. Jest tak trudny czasami do uniknięcia. Brakuje nam naprawdę jakiejś mega porządnej broni z dużą ilością amunicji. I tak, cieszę się mega, że udało nam się zgarnąć protonowy plecak. Bez niego byłoby bardzo trudno. Ale nadal sami widzicie, że ona ma tyle zdrowia, że no nie idzie zbyt szybko. Tego ataku jeszcze nie widziałem. Oho, super. No i dupa już. Tu jesteśmy bezpieczni. Chyba, że ona zacznie znowu atakować. Co to jest? Też pierwszy raz to widzę. Ohohoho. Duży wybuch, okej. O, masakra. Ja mam tylko pół serduszka, co? Jeden raz otrzymujemy obrażenia i gleba. Ale nie jestem zawiedziony i tak, nawet jakbyśmy umarli. Udało nam się przenieść ten proch strzelniczy. To jest najważniejsze. Okej, sam to wlazłem. Mówi się trudno. Kurde, no szkoda, szkoda. Jeszcze nie umiem tak dobrze z nią walczyć. I tak poszło nieźle. Te broni na początku były mega słabe. Potem już zaczęły się naprawdę fajne trafiać. Jeszcze jakiś jeden HP apek byśmy dostali, albo mieli max zdrowie. Może by się udało. Dobra, mówi się trudno. Ja wam mega... Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym. Mam nadzieję, że już jutro. Postaram się na jutro wrzucić jeszcze jeden odcinek z Enter the Gungeon. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Sam nie wiem. Także się z wami po prostu po raz kolejny pożegnam. Trzymajcie się i cześć.